Witam wszystkich, witam koledzy. No cóż, robię, no po zeszłym sezonie robię dopiero porządki w swoich gumkach. I coś mi przyszło na myśl. No po prostu na razie nie jestem w stanie pojechać nad wodę z tego względu, że ostatnie mrozy, no wczoraj pojechałem, ale nie można było nawet wędki zarzucić w moje miejscówki, tam gdzie ja z reguły łowię. Wszystko zamarzane, ale no niestety lód jest taki, że ten lód się nie wejdzie, no bo rzędu paru milimetrów dosłownie, jeżeli można nawet mówić, że jest po prostu leciutka powłoczka lodowa, także ani wędki zarzucić, ani na niego wejść. Zmuszony byłem do powrotu do domu, dzisiaj już nigdzie nie jechałem, moje zrobię porządki sobie w sprzęcie wędkarskim, głównie w przynętach. I cóż chciałem powiedzieć? Tak przeglądając swoje te gumki i tak dalej, wpadło mi w ręce teraz właśnie Drunk Bite. Nie jest to reklama żadna, nie robię reklamy żadnych firm i tak dalej. Po prostu chodzi mi o całkowicie co innego. Akurat ta gumka, i nie mówię, że to musi być akurat ten Drunk Bite, ale gumy o takim kształcie, warto sobie zapamiętać. No, kiedyś bym na nią nie zwrócił nawet specjalnej uwagi. Charakteryzują się wspaniałą pracą. Naprawdę wspaniałą pracą, bo myślałem dlaczego, no i oczywiście to nie ma zbyt wiele do myślenia. Wykończenie tej gumki, czyli proste ścięcie, powoduje, że ona stawia większy opór w wodzie. Jeżeli założymy na nią głupkę jigową, oczywiście mniejszą niż powierzchnia, niż ta ścięta powierzchnia, ona uzyskuje gumka naprawdę wspaniałą pracę. Ja pokażę zresztą, no trudno, zrobiłem to w warunkach domowych, czyli po prostu w wannie. No jakieś wyobrażenie daje. W każdym razie ja na nią mówiłem w zeszłym roku. Ta gumka, no nie tylko to tam, no nie chodzi mi, że to konkretnie Drunk Bite, chociaż one cechują się naprawdę bardzo wysoką skutecznością. W stosunku do wielu innych gum są niepozorne, bo to są 8-centymetrowe gumki. Naprawdę i duży okoń w nie tłucze, i szczupak, no akurat ja nie zrobiłem aż tak wielkiego szczupaka, no 70, 75 się trafił, ale no jakiegoś tam rewelacyjnego nie, no ale kolega złowił na niego ponadmetrowego szczupaka, no takiego Drunk Bite'a właśnie. No i o co tu chodzi? Zauważyłem, że nie tylko Drunk Bite, tu mam w ręku Fish Huntera, też jest prosto ścięty i z gniazdem na główkę. Doszedłem do wniosku, stosując już od wielu lat Fish Huntera, że główka nie była większa jak to gniazdo, z tego względu, żeby te wszystkie rogi, które wystają po włożeniu główki, naraz zresztą może założę główkę. To jest 5-gramowa lakierowana główeczka, no, dobra, ciekawa jest, o. Proszę, i ona w tej chwili jest ładnie schowana w środku. Powoduje to, że te wszystkie kanty wystające tutaj na zewnątrz, one stawiają opór w wodzie. Stawiają opór w wodzie, wymuszają pokonanie tego oporu, my wymuszamy pokonanie tego oporu, czyli ona po prostu idzie w ten sposób, zaczyna pokonywać opór wody, kiwając się na boki, przepuszcza tą wodę i wtedy uzyskujemy dodatkową pracę. Nie dość, że lusterkuje na boki, to jeszcze pięknie uzyskujemy lekki wężowy ruch. I doszedłem do wniosku, że miałem zniszczone naprawdę gumy, to jest Predator, Mansa. Miał porozrywany pysk, zaś zastanawiałem się co nie zrobić, bo nie lubię kleić, tam kombinować z tymi gumkami, można je lutować i tak dalej, ale pomyślałem obecne i zostawię taki kant. I w momencie, kiedy uzbroimy to, o, ta sama główka jigowa, 5 gram i uzyskujemy takie coś. I uwierzcie mi, że pracę ma naprawdę fantastyczną. Ten hamulec tutaj, on powoduje naprawdę dodatkową pracę. Bardzo atrakcyjna, zresztą niejednokrotnie się przekonałem. Na zwykłego Mansa mi ta Predatora, nie, no, tak nie bardzo, coś tam skubało, nie bardzo. Ale na takiego obciętego momentalnie zaczęło brać. Ta sama sytuacja powtórzyła się ze Slim Jimem. Proszę, to jest Slim Jim. Cały, a tu jest obcięty, po prostu tą górę miałem tak zniszczoną, zamiast wyrzucić, obcięłem połowę i w tym momencie zakładam sobie główkę jigową.
I ta przynęta jest naprawdę w tym momencie też jest bardzo atrakcyjna. Ten hamulec, o którym ja cały czas mówię, czyli te proste ścięcie, one wymusza pracę gumy w wodzie dodatkową. Oprócz własnej pracy, tak jak ona pracuje tam lusterkuje tym ogonkiem zamiata, jeszcze to nadaje wężowy ruch przy pokonywaniu, nawet nieznaczny, ale czasami to wystarczy, żeby sprowokować ryby do ataku. Także, o, co ja chciałem powiedzieć, w taki sam sposób robi Lunker. Lunkerfity są, gumki są wycięte tak ładnie, że te gniazdo w środku też hamuje wodę. Tak samo jak mówiłem wcześniej, mamy w Fish Hunterze tylko gniazdo. No i zasadniczo, żeby uzyskać pełną taką najlepszą pracę Fish Huntera, głupka dźwigowa nie powinna być większa niż te gniazdo. Żeby te rogi lekko wystawały na zewnątrz, powodują dodatkową pracę, jest wspaniała prezentacja przynęty. No i naprawdę często potrafi być o wiele bardziej atrakcyjna niż typowa gumka. Jeżeli na przykład mówię ja tu w tej chwili o Predatorze Mansa, to jest takie wykończenie, prawda, jest łagodniejsze, ten opór wody łagodnie pokonuje, a jeżeli jest jeszcze główka dźwigowa, to no już w ogóle, no idzie ona, swoją pracę ma, oczywiście są bardzo dobre gumy i że tak powiem, ja nie mówię, żeby od razu już je ciąć i obcinać, żeby były lepsze, nie, po prostu jeżeli mamy starą gumę, czy tak dalej, zniszczoną, po prostu obciąć ją, założyć haczyk i zobaczycie, jaką wspaniałą pracę to uzyskuje i czasami naprawdę, no, efekty są po prostu niesamowite, czasami jest nie do uwierzenia. Dlatego w taki sposób pracuje ten tak samo Drunkbite. Właśnie to wykończenie Drunkbite'a przyszło mi na myśl, bo widziałem też popery, tak są też mają te końcówki zrobione, że jak w ogóle, te gumy tak samo woblerową pracę potrafią uzyskać. Leci zamiata i na boki odbija i robi się bardzo, bardzo ciekawie. Zresztą pokażę to, no jak mówiłem wcześniej, w warunkach domowych, czyli w wannie, także na krótkiej żyłeczce, mała płyciutka woda, tam pociągałem trochę, no niemniej jednak widać coś, że te gumki osiągają jakąś tam pracę troszeczkę inną. Ale uwierzcie mi, ja to testowałem, ja to łowiłem w taki sposób niejednokrotnie już, nawet nie wiem, czemu wcześniej o tym nie wspomniałem. Łowiłem tak na długim wyrzucie i tak dalej, ciągnąłem naprawdę te drunkbite i wszystkie wykończone prostym ścięciem mają naprawdę niesamowitą pracę i są naprawdę bardzo atrakcyjne. Zresztą zaraz pójdziemy, zobaczymy, także no popatrzcie zresztą sami, ja będę mówił, jak to pracuje, no trudno, warunki domowe, wanna, niemniej jednak coś będzie widać, to resztę pozostawiam do indywidualnego przemyślenia, także jakby to pozdrawiam i zapraszam do wody, popatrzymy, jak to wszystko wpływa. Na razie pozdrawiam, cześć Łodziska, a tym co nad wodą, jak